Dobra, mamy coś okrągłego. Cicho tam. Mamy coś okrągłego. Pytanie tylko, co to jest? Witam was wszystkich serdecznie. Jesteśmy dziś w Amorbach, w mieście położonym w Bayern. Jest to naprawdę piękne miasto, piękna starówka, świetna historia, bardzo rozległa i warto tutaj przeczesać te okolice. Mamy pozwolenie na to pole tam. Tutaj po drugiej stronie drogi, tam jest łączka, tam też na to mamy pozwolenie. I na tą piękną łąkę, polanę tam rozciągającą się aż do samej góry też dostaliśmy pozwolenie od pana rolnika. Powiedział, że nie ma problemu, tylko żeby na krówki uważać, bo się tutaj pasą. No, a nagrywam dlatego, że dostałem od tamtej pani na urodziny kamerkę. I mnie to zobowiązuje poniekąd, by coś uwiecznić. Może to wrzucę na jakiś kanał. Może to zostanie po prostu dla mnie. O, właśnie pan... To właśnie jechał pan właściciel. Tak. No, może to zostanie po prostu dla mnie zachowane. Ja sobie to jakoś obrobię. A może wrzucę, nie wiem. Pójdzie to może na wykop vlog. A może na mój kanał. Zobaczymy. No, w jakim razie do rzeczy. Bierzemy sprzęcior i zaczynamy dzisiejsze wykopki. Raczej potrwają długo, bo pogoda dziś ma sprzyjać, jest bardzo ciepło, mimo jesiennej aury. W słońcu jest bardzo ciepło, przyjemna pogoda. Także do pierwszego sygnału. Dobra, mamy pierwszy sygnał. I kopiemy na żywo. No chyba już widziałem, chyba moniaczek, chyba jakiś moniaczek tutaj leżał, czy ja, co to mamy, 10 fenoli, proszę bardzo, pierwszy sygnał i od razu monetka, 10 fenoli, cesarstwa, z roku, z roku 1912. Fajnie. To pudełeczka. No tutaj to są z ostatniego wypadu, żeby nie było, że dzisiaj. Dobra, kolejny sygnał to jest guziczek. Groszek Wehrmachtu. Tak. Bardzo ładny. Niezniszczony w ogóle. Trochę odgapię od pana Lonego i chyba też tak będę wklejał zdjęcia w makro pokazane w którymś rogu. Także później będzie pokazane wszystko. Po wyczyszczeniu, przy montażu się to wszystko ogarnie. Dobrze, fajnie. Obiecująco to wygląda dzisiaj. Do potem. No i jest. Pan na koniu. Tylko mu podstawki brak. Ładny, ładny jesteś. Ładny.
Tamtej pani się ostatnio udało znaleźć, tam siedzi kura. Kura, pazura. Pul. Tamtej pani się udało ostatnio znaleźć żołnierzyka, który jeszcze miał na sobie farbę. Tak się ładnie zachował, ładny jest. Fajnie. Bardzo fajne poletko tu jest. Taki ładny. O. Dobrze. Jedziemy dalej. Zrobimy na żywo. Coś tu jest. Kopiemy. Obym trafił. Złoto. Co jest? Co się stało z tym sygnałem? No tak, pewnie ruda. A nie. A tu jest. A mamy go tutaj. Następny fenolek. Kurczę, same fenole. No fajnie, fajnie. Ale jakieś większe nominały też by się przydały, nie? 1891. No niezjedzony. No ale. Ale. Ja mam większe wymagania. Do pudełeczka ładnie. Będziemy polecił. Do następnego pudełeczka. Mamy sygnał kolejny i jest to plomba. Ale ma ciekawe oznaczenie. 3 i 1 druga. Tutaj E und D. Ej. Muszę poczytać więcej o tych plombach. Bo naprawdę dużo ich tutaj wykopaliśmy. Szczególnie na tym polu tam. Co była ta kukurydza, co na samym początku pokazałem. Tam to po prostu była masakra. Jeju, nie wiem co oni tam robili, ale plomba za plombą mnie raz wypadała. Dobra, idziemy dalej. Przejdziemy sobie tutaj koło krów. Koło krówek. I zejdziemy na dół, przejdziemy na drugą stronę drogi, na nową miejscówkę. Do potem. Słuchajcie, znalazłem coś bardzo fajnego. Mam dopiero dwie sztuki. Jest to odważnik dukatowy z krzyżem. Później wrzucę dokładniejsze zdjęcie. Oczywiście w makro. Także no, powiem wam, że jest petarda. Nie mogę. Co, parówko? Popatrz sobie. Ale jaja. No. Mówiłem, żeby tutaj przejść przez tą stronę. Tutaj. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Parówek. No, ty. Bez takich wyzwisk. Kończymy te bzdury. Tam krowa patrzy i się dziwi na nas. Dziwi na nas, dziwi z nas. Co za durnie kopią w ziemi. Między moimi plackami chodzą. Jełopy. Do następnego. Już raz mieliśmy taką sytuację, ale w innym miejscu. U innego gospodarza. Szliśmy sobie po łące. I na jednym kraju łąki było stadko krów. I one sobie tak stały i przyglądały się w naszą stronę. I za każdym razem, jak tylko kawałek podeszliśmy w swoją stronę, to one za nami. Aż w pewnym momencie staliśmy między nimi. Takie ciekawe. Co? Fajna jesteś. Mleczko robisz. Jaka ciekawa. Dobra, idziemy dalej. W końcu to wygrzebałem. Jest to chyba jakaś obrączka. Nie wiem co to są. To są chyba obrączki, nie wiem. Napiszcie coś tam. Albo podkładka jakaś. Nie mam pojęcia co to jest. Dużo tego w ziemi leży. Nigdy o to nie pytałem, bo to żadne jakieś super znalezisko. Nie wiem. Dobra. To mogę zostawić. Do potem. Dobra, patrzcie na to. Patrzcie, gdzie mam sygnał. Niewiele brakowało, aby był pod tą kupą. I co, krowa? Cieszysz się? Śmiesznie ci, co?
placka zrobiłaś, a ja teraz muszę koło placka pracować. Ty kurde. Trafił mi się właśnie mój pierwszy odważnik kubełkowy. Bardzo fajnie. Pierwsze zawsze cieszy. Pierwszy raz zawsze fajny. Ja już mam dwa. Tamta menda ma dwa. No, no, no. Proszę mi tutaj nie przeszkadzać. Nie wiem, czy wszystko widać. Chyba będzie widać. Tam jest 20 w środku i powybijane jakieś jeszcze inniejsze sygnatury. Dodam zdjęcia. Super, jest petarda. Panie. Gratuluję. Sam sobie. Ja cię, fajnie. Cieszę się. Kończymy. Znaczy, no nie wykopki, tylko ten dołek. Głowa Józefka? Co to jest? Co to jest? Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Sama głowa. Sama głowa? Może od medalu odpadło. Kurczę, ale jaja. No. Wygląda jak Józefa. No tak to wygląda, dokładnie. Chowaj to. Piękna rzecz, gratulacje. Nietypowa. Parówko. Ciekawe. Nie patrz do kamery. Nara. Wyciągłem już, kurczę. Źle sobie namierzyłem. Jakiś guziczek wyszedł. Ale chyba już nic na nim nie widać. Albo nic na nim w ogóle nie było. Albo nic na nim nie widać. A nie, chwilka, chwilka. Coś tu jest. Coś tu widać. Coś tu jest. Zaraz zobaczymy, co to jest. Co to? Jakaś chyba literka. Widzicie to? Nie wiem, jak w którą stronę to mam trzymać. Czy tak? Czy tak? Ale raczej tak. Wygląda mi to na na literkę? Czekajcie, tu wygląda jakby było 7. Widzicie, jak się cień układa? Nie wiem, czy ta ostrość pozwoli, żeby to widać, żeby to zobaczyć. Kurczę, chyba dopiero w domu to zidentyfikuję. Łóżko ma całe, bardzo fajnie. Będzie można przyczepić do tablicy. To mi się podoba. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, to jest pod Limanową. Ciągle dobra, dobra. No ale... Ale... No tak, łóżko całe. Ładnie, wszystko fajnie. Będziemy w domu ogarniać. Dobra. Mam sygnał. Jest to sygnał dosłownie na 1 euro. Ciekawy jestem, no po prostu będę wyć, jak to będzie 1 euro. Kolejne byłoby na tym polu. Zaraz się widzimy. No niestety nie mam powodu do śmiechu. Bo jest to jakieś wieczko aluminiowe. Śmieci. Jedziemy dalej. Pyszne jabłuszka są. Są tutaj. Krówki się uparły na jabłka, wszystkie wyjadły. Udało mi się tylko jeszcze jakieś tam ostatnie zerwać i zjeść. Ale za szpitole. Za chwilę się udamy na przerwę obowiązkową. A potem pójdziemy na poletko, które widać po drugiej stronie drogi. Jaja. Tak, tam będziemy kopać. A jak już nic nie będzie wychodzić, to pojedziemy tą drogą do góry, w lewo. Pojedziemy do pana właściciela i zapytamy o kolejne poletka. Bo pan właściciel ma dużo poletek, które warto zczochrać. Że po przerwie obiadowej czochramy to pole tu po drugiej stronie drogi. Do usłyszenia.
No, jesteśmy już po przerwie i ja już wykopałem chyba ze 2 czy 3 dołki, ale były same śmieci, a teraz wytargałem z ziemi taką ładną klamrę. Dam do słońca. Taka oto klamra, w całości niezłamana. Bardzo ładna. Kiedyś ktoś mi na Facebooku podesłał klasyfikację, nie, czy klasyfikacja, takie zestawienie różnych klamr i można było ocenić, określić, który wiek, jakieś tam datowanie było. Nie wiem, gdzieś to zgubiłem. No w jakim razie fajnie. Fajne fanciki dzisiaj padają. Nie ma co narzekać. Do następnego dołka. Dobra, mamy coś okrągłego. Cicho tam. Mamy coś okrągłego. Pytanie tylko, co to jest? Yeah! Jeden krajcar. Jeden krajcar, proszę Państwa, proszę szanowne widowni. Jest to krajcar z 1807 roku. Pięknie. Dzisiaj jest petarda. Musisz się bardziej starać. No. No, co podkówkę robisz? Bardzo ładnie. To się ceni. Dziękujemy bardzo. Do następnego. Okej, okay, mam tutaj jakiś sygnał. W bryłce jest. Jeszcze ciekawy jestem, co to będzie. Lipa. Zawleczka. Kupa. Idziemy dalej. Chyba jakieś sreberko dzisiaj znaleźć. Dobrze by było. Do następnego dołka. Dobra, zmiana miejscówki. Przeszliśmy na drugą stronę drogi, tak jak to było w planie poprzednim. A jak to plany często się zmieniają. Dobra, startujemy tutaj. Parę razy już tu byliśmy. Wskoczyło parę fajnych rzeczy. Dlatego też dzisiaj spróbujemy szczęścia. Mam nadzieję, że pole nie zawiedzie. W zasadzie łąka. No. Dobra, do pierwszego dołka. No to jest Złotko Weimaru. Proszę bardzo. Piękne, zawsze świecące. Zawsze w idealnym, nienagannym stanie. Tak jest. Idziemy dalej. Przechodzimy na pole. Na pole po kukurydzy. Musimy zejść tam w dół i wrócimy. Tutaj zaraz w zasadzie za tym laskiem jest to pole. Dlatego widzimy się na polu. No, jesteśmy na tym drugim polu po kukurydzy. Z drugiej strony właśnie była ta łąka, co chodziliśmy. I tutaj na tym poletku jest wpierony, ale naprawdę bardzo dużo plomb. W porównaniu do innych znajdek oczywiście. I osobiście sam na tym poletku wykopałem 9 sreberek. 9. Także coś jeszcze z tego pola powinno wyjść. Spróbujemy. Mamy jeszcze 2 godzinki niecałe do zachodu słońca. Bo do domu też nie jest wcale blisko. Także startujemy i do pierwszego dołka na tym polu. Taki ładny guziczek przez chwilę wpadł. Ma jakieś ozdóbki na środku. O, teraz widać bardzo dobrze. Czekajcie. Tylko kurde, nie dryjcie japy za to, że paluchami tak obcieram. Co? No, nic. Taki ładny. Gdzie jest paruba? Czy był chyba klips nawet, nie guzik. Kurczę, czekajcie. Tak. Bo spadł. Dobra. Do nas odbawiam.
Pani archeolog znalazła odważnik dukatowy. Już kolejny tutaj w tej okolicy. Bardzo ładny. No, mam drugiego. Bardzo ładny. Pięknie. Gratki. No, też się to trafiło. Dzisiaj tak no. Sobiutko. Dzisiaj taki sobie dzień. Ale to cieszy. To no, cieszy. Cieszy wszystko. Ładnie. No. To jest kula, to jest wąż. No, zobaczyłem Aniu. W domu. Co? Aniu. Aniu, skrzydła ma? Patrz, on ma skrzydło. Faktycznie. Faktycznie tak to wygląda. Aniu, i ten wąż jest. Dobra. Trzymaj. Fajnie. Kopiemy dalej, chociaż mi się... Już mi się nie chce. No jak zwykle... Jak to zwykle bywa... Na sam koniec... Ktoś musi mnie dobić. Jest to jeden haler z 1765. I znalazła to ta paruwa, która się cieszy ze mnie. Znaczy śmieje się ze mnie. Dawaj, to moje jest już, dziękuję. No. Za chwilę zrobimy całkowite podsumowanie, także widzimy się za chwilę.